Cześć, z tej strony Michał, dzisiaj ze mną Miki. Jestem. No, bardzo dużo pseudonimów już na niego jest przez te parę lat kariery na YouTubie. Dobra, Później. niestety Boże, znikł. nie da rady, panie kierowniku. Ogólnie, Daleko to? nie no, tu przez, no, na skórzkę przez mięso. Ogólnie, A pobiegnę. ludzie, pierwszy odcinek, witam was na pierwszym odcinku z polskiej mapy. I na częściowo polskich modach, częściowo zagranicznych, ale już taka Krzycie, biorę, patrz, biorę cię. bardziej już Widziałeś? nie widziałem. Taka już bardziej polska A wieś, widzisz, wyprzedziłem cię. można powiedzieć. I wy powiecie, kurde, Michał, ty tym zatorem, to gdzie to ty pojeżdżasz? A ja wam powiem, że ja to sobie jadę porożnik do Ofej, sąsiada. ciofej, ciofej, Tu i ciofej. tu fenda Miki jeszcze weźmie i ten będziemy gnój wozić. A stój, jeszcze trochę, jeszcze. O Dobra, git. kurde, podpił pod hicza. No, tam zapinaj fender, no. My tam Ach, takim fender ciągnika to. z turem nie mamy, więc od sąsiada pożyczamy. A jak będziecie chcieli więcej odcinków z tej serii, to 70 łapek i lecimy dalej. Bo tak ostatnio słabo z tymi To łapeczkami, jedynie to to mamy widlaka. no, my widlaka mamy, bo na młodego rolnika był wzięty. A sąsiad przemyślał to i wziął Sefenda. I no, i ten Miga, czy rozrzutnik. to ty nie mąż? A po co będę tu? Ja nawet hydrauliki nie podpinę, nie wiem, jak to się będzie to działało. Cud, że odjechałem tym To, że a rozrzutnikiem. hamulca nawet nie podpiły. No Matko ma. boska. Mówię. Dobra, pakuj Miki walizę i Miki tu będzie orał pod rzepak. Tu pole po pszenicy trochę popadało dzisiaj w nocy, więc 700 kilo, ile ten ty no ubryzgiwa robornika, mo? 8 ton. Boże święty, ja to do jutra będę ładował. Boże, aż mi się ten komenda od dodawania gnoju wyświetliła. Teraz ludzie będą dodawali gnój. Powiedzą, ej, czemu mi ta komenda nie działa? A no tak to jest, jak się żytów nie ma. Będzie spamione w komentarzu. No, to w komentarzu możecie coś napisać, a ja Mikiemu tu do czwara przeprowadzę. No i ten. No, może niektóre mody powiecie, że są ulepy, coś takiego. Zgadza się, na pewno są. Ta mapa może też jest trochę ulepem, bo pierwsza wersja, jak pobrałem, to w ogóle ciągnikiem nie szło jeździć. A potem poprawiona wyszła. Matko. No serio, do ciągnika wsiadałeś? Jechałeś, nie? I ci się kamera zacinała w ciągniku, ale jechałeś, bo na tempomacie i tak dalej ci się wszystko wyświetlało na zegarach. No, ogólnie Ja tak tu. ogólnie to ten, to fajnie się sypie na tym rozrzutniku. Gdzie mam pokaż? No, zobaczę. U mnie tak ten, normalnie. Na burtę za dużo sypiesz. Ale ten. Od sąsiada gnój, od sąsiada gnojowóz i od sąsiada ciągnik do gnojowożenia. Więc full pakiet od sąsiada złodzieja. Tu jeszcze mamy łowiec i jeszcze mamy chyba rzepak na jeszcze jednym polu. No, pszenica bardzo wcześnie ma dobrą wilgotność, a rzepak właśnie trochę później. Chyba jutro się wygoli, albo dzisiaj wieczorem. Jeszcze zobaczymy, jak będzie z wilgotnością. Pojedziemy z miernikiem. Tam nakręcimy jakimś kombajnem. No, ogólnie kombajn jest bizona. Tam jak ktoś uważnie patrzył, to widział. No, Nie jest bizona, no fajnie dobra. kombajn. 70 łapek, następny odcinek, 80 łapek oprowadzenia po gospodarstwie, więc myślę, że to jest uczciwy deal. To jest taki big deal, wiecie? No, big deal, dick, deal, znaczy deal, no. Dobra, czekaj, ile tu mam już tego gnoja? A, jeszcze trochę. No, Miki tu będzie mi ładował w międzyczasie, ale potem jak już on będzie orał, to ja sobie raczej będę sam sypać. No, rozrzutnik też ładny, polski. Jak to mam orać? A ty jedź teraz, aha, bo tu jest rozwiązane już. Nie, to jest sieczka. Kurde. No, sąsiad słomy nie chciał. Ja mówię, sąsiad, to słoma za ten gnój. A on mówi, nie, nie, nie. Może z owsa coś wezmę, mówi. A jeszcze w stodole od zeszłego roku zostało jego słomy. Co na przechowanie dał. Ale dziwnie się sypie na ten rozrzutnik. W sumie fajny, bo takie góreczki, pagóreczki, a nie, że z jednej strony wielka hałda, a z drugiej dziura. No, tu macie Coś ty na trzód taki na sypie. przedsmaczek macie z oprowadzenia po gospodarstwie tu. No tyle co widać, bo chyba, nie wiem, w 17 chyba też ta mapa była, mi się tak coś kojarzy, ale Coś było. A na pewno tak nie wyglądała. na pewno inaczej wygląda, bo coś jest chyba problem z drzwiami, bo na żadnej mapie nie ma drzwi. Znaczy na żadnej. Na tej mapie O, w ogóle ogólnie. nie ma bram. Dobra, full. Na żadnej mapie nie ma bram i Seba coś tam, ktoś się pytał. No Seba jak robi teraz mapę tam ze Stop Teamu, Seba jak ktoś się nie kojarzy, to mówię. To też coś tam, że Czemu od tej strony jedziesz? Ja mam drugą stronę pół. od środka. A to chyba, że tak. No i ogień na toki ogólnie. Łe, ja za szybko jadę. Dobra, tak można jechać ogólnie. Zetor 117 koni, Deutschwart 140.
Wiecie, że ten pułk by rozerwał, no ale nie ma innego. Nie ma. Tylko agromasz piątka, ale to tak średnio bym powiedział. Czwórkę to jeszcze by targnął ten Deutsch, ale na pewno nie piątkę. Ale piątkę zagonową by targnął luźno guma. Może nawet szóstkę. Ale no wiecie, nie ma co tu zbytnio przedobrzać. No, Miki O znowu tak, Miku nie dokładnie. zmienił, pan Stach normalnie na pełnej. No, ogólnie Zetor to jest jakieś paczki Zetorów, tam... Wszystkie mody tutaj O, są wydane. dobrze, dobrze, teraz jedziesz, jeszcze jak teraz, dobrze, dobrze, pomyśl. No. Ogólnie wszystkie mody tu są wydane, bo żebyście nie myśleli, ale wszystkie są wydane. Żebyście nie myśleli, że coś jest niewydane. No, jakąś mam seryjkę taką polską, tu się pije dzielnie na tej mapie, może się będzie trochę rozwijało, zobaczymy jak to też się przyjmie. No taki kurde, w sumie to aż tak polskiej serii to nie widziałem jeszcze, aż tak bardzo zaawansowanej polskiej serii. Czy zaawansowanej. Zaawansowanej. No, wiesz, że nie było, były ten, był ten Deutschik i ktoś tam robił, wiesz, coś takiego, nie? Że Deutsch tam, coś tam. Takie niby polskie, ale jednak dużo tych zagranicznych maszyn, a tyle, że już Metal Fach tam jeszcze mamy parę polskich marek, ale to nie będę zdradzał. Albo kamieniem dostanę jeszcze i... I Zetor tu jest jeszcze z pobliskich takich marek, bliskich Polsce, można powiedzieć. Normalnie dwójka szasowa na pełnej. Na Jod idzie zawrócić tym pługiem. No, trochę tego owca tam się wyniesie, ale tam i ten głowy jest słaby, tak. Mówię, żeby podnieść pH gleby i nawet taki siany jest. Zobaczymy jak to wygląda. Dobra, no ale to wygląda jakoś z tyłu. No tak trochę, ale czasem 9, czasem 10 się jedzie, zobaczymy jak to wyjdzie. W ogóle dzisiaj poniedziałek, no. Dostaniecie ten odcinek raczej w taki dzień magiczny jak wtorek, czy taki lepszy to, niż poniedziałek. Czy PM trochę mu tak daje po grach z tym pół. No tu glina jest mocna, ten no, trochę sucho jest, trochę tam pokropiło w nocy, tyle co się skropiłem, to mi się dziwisz. Dobra, jadę dosypać, bo betonem mam to tak na oko, to mi nie wystarczy na pewno. Więc jadę sobie dosypać. No, sąsiad bardzo miły, bo jeszcze gnój nam damy, tam mu trochę słomy damy. Jeszcze fenda będzie mu trzeba tam wlać te 2 litry chociaż. Boże, 2 litry fendy zapali jak głupi. Nie, John Barze. Trzeba będzie mu zostawić 20 litrów. Ale nie no, tam tyle przy turze, co on tam dobrą pompę ma, to nie trzeba gazować jakoś. Dobra. Ogólnie fajne to ludzie wygląda, że się kontrolki świecą. O, jak choinka, normalnie magia świąt. No, New Holland choinkę dostał. Nie wiem, czy widziałeś tego mema, chyba to było na Mówni Rolnik, czy na czymś takim. No, na Mówni Rolnik to było. No, a Patryk tam z kanału Zatorek Jelonek skomentował, haha, bardzo śmieszne. Ja mówię, no u ciebie w Zatorze takich bajerów nie ma. On mówi, u ciebie w 30 też nie. Ja mówię, u mnie w 30 jak się chociaż migel zapali, to już jest fajnie. O Boże. No, tak było. Coś w tym desen, ale to już było, nie wiem, chyba na weekend jakoś. Nie, przed weekendem to jeszcze było. Kurde. Jeszcze. Kurde, tym turem to ja się obsługuję ze 3 razy w roku, a i tak go wyczuć nie mogę. No 3 razy w roku, może mniej nawet. Zależy, czy słomę sam zbieram i mu założę, czy on sobie bierze sam. I też ile razy... To różnie bywa, wiecie, to takie, wiecie. No. I ile razy w roku się gnój od niego dostanie. Bo jak dostaniemy gnój 3 razy w roku, to się wozi wiosna, lato, jesień, zima. Nie no, w zimę nie, bo kary. Ale Miki, żeby mu po policję nikt nie zadzwonił, kurde. No. Bo widzisz, już kurde grudzień, no zaawansowane. Tam świruje, mamy sierpień dopiero. No, jo, sierpem jest jechane i no. No, ogólnie, sam sąsiad mówi. Ali, chodź tu szybko, prędko. Że popełnił wielki błąd, że nie kupił krokodyla. A ja nie wiem, bo ja nie wybieram ze środka, tylko ja z pryzmy, to z pryzmy jeszcze jakoś to wygląda. A nie wiem jak to jest na przykład od niego tam z tych boksów, bo on tam zwierzętami trochę handluje. No to z boksu to ma ciężko tym. Możliwe. Dobra, chyba będzie full, bo tak kurde, nie ma co już też przeciążać. Choć co prawda Zetor to by z dwoma takimi radę dał. Gasimy fynda, bo tam wir w baku na pełnej. Więc nie ma co. A ile ty tak na godzinę orzesz? 12. Ja tak zdychę jeżdżę, bo kurde, nie ma co za szybko jechać.
Ja bym dychę jeździł, to by ten, to by glina została, by się cegły już robiły. Się trochę rozbija. Hmm. A dzisiaj ten pan, co mieszka na mojej, znaczy mieszka, ma firmę na mojej ulicy i ten, Aha. i on tam kopie ten, kopie, wiesz, te ziemię, kamienie, tucznie i tak dalej, nie? A. Jego walec dzisiaj leży w Obrowie. Wiem, wiem, to wiem. Skąd wiesz? A, widzisz, ja mam kontakty. Nie, bo mi kuzyn mówi, nie wiesz, czy to walec leżał, a ja mówię, taki ten, nie? A on mówi, no, bo ja dzisiaj szedłem ze szkoły, patrzę, walec przewrócony wiozą na lawecie i mówię, co jest, Bo kurde. się pośpieszył z podpięciem, wiesz, i... Do rowu wpadł ponoć. O, ale nie wiem, czy go wyciągnęli, bo chyba dźwigiem go wyciągnęli. No pewnie dźwignię, no bo to ciężkie. No nie, nie, to nie jest jakiś wielki, nie? Ale ciężkie, mimo wszystko. Ale ten... Chyba był ten ze straży walec, nie? Czy to był jego walec? Ten Caterpillar samojezdny. A. Kabina ponoć pogięta. Nie wiem, bo jak... Bo ja wchodziłem akurat do domu, byłem jakoś na, u mnie na kostce jakoś, nie? I ten, i jechał przewrócony, to kołami był w stronę mojego domu, a w stronę kościoła był kabiną, więc kabiny nie widziałem, ale kuzyn mi mówił, że kabina ponoć pogięta. No ale co, to już nie tego pana wina, tylko wina kierowcy. Czy jakby on nie... chyba był kierowcą. O kurde, to nie wiem. Ale no, zazwyczaj jego kierowcy jeżdżą. Więc no. Tak mi się wydaje, że to właśnie był on. Jeżdżali na ten... A na żwirownię tam utwardzić coś i... A gdzie masz żwirownię? Nie wiem, gdzie on ma żwirownię. W Sośnicy ma żwirownię, ale gdzieś tam jechali. No to nie wiem. Mi się wydaje, że w Sośnicy, ale nie będę, wiesz... Maybe. Nie wiem. Czy tam w Sośnicy gdzieś żwirownia nawet? Ale nie no. Kurde, akcja kozak. Jeszcze dobrze, że te cheaty mi się udało ogarnąć, to chociaż... a teraz masz zdjęcia, jak robię lagi? Masz lagi, jak robię zdjęcia? A. SG przycięcia. No ten, masz lagi, masz zdjęcia, jak robię lagi, no nice. Michał, słowotwórstwo Leverhard. Ja sobie Miki jeszcze nasypię ten rozrzutnik i potem ja sobie pooram trochę, okej? Okay? No może być. No, piszcie co... Nie dojdzie ci, tak powiem szczerze. Myślałem, że z tym bugiem pójdzie gorzej, ale się fajnie może. W miarę to tam wyjdzie jakoś. Ogólnie ludzie możecie napisać w komentarzu, co chcecie w następnym odcinku zobaczyć. Czy chcecie może jakieś żniwa zobaczyć, czy może chcecie jakieś siewy, czy może gruberowanie, talerzowanie. Już tu taki mały zapowiedź jest tego, co będzie w następnym odcinku, znaczy się tego maszyn, jakie mamy. Jeszcze czy może nawóz, włożenie nawozu, czy może jakieś łopryski, no na bocnicę pracowiankę. Czy może jakaś akcja u sąsiada. O. Czyli no. Gorzoły na czas. No masz. Czy może jakieś no, sianokosy. Zawody. Pomoc sąsiadowi. Zawody w klepaniu. Zawody w klepaniu co? Kosy. Czego? Kosy. No jak nie wiesz, jak się kosę klepie. Nie. Młotka na czubek to prawda. Taką kosę, ja tak osę zrozumiałem. W pierwszej chwili. A osę, no. W sumie osa to taka kosa. Ty, ale ogólnie to ja nie wiem. Ale nie to tak. Ten fend ogólnie ma strasznie czułe nabieranie i wysypywanie. O, jest taki zrywny, nie? Taki kurde. Ja jak normalny, jak Caterpillar. Jezu, ja ten zbiornik będę musiał jeszcze wyjąć, kurde. Masakra. Jaki zbiornik? No ten, ze szklarni. You know. To jeszcze nie jest wyciągnięty? No nie, stoi. Ja dzisiaj gościu go kupił i tam. Będzie trzeba go koparą. No koparką go weźmy na dwa pasy. No. Dzisiaj go przestawi, żeby on do ziemi nie przymarł, kurde, będą będzie beka. Najwyżej wlejesz ten piątkę benzyny, podpalisz ten w ziemi. O Boże. Rozgrzeje to. A kuzyn był i dziadek mówi, że to jest blacha okrętowa. Z okrętów. A z Titanica. No, nie wiem, dziadek mówi, że pływał za nią daleko, długo. Ale nie, mówi, że jeden taki płat, nie? Co? Czekaj, mamo, odcinek nagrywam. Odcinek nagrywam. No, jak tam, jak ktoś dotrwał do tego momentu, to napiszcie hashtag mama Michała. Tak.
Tak, dokładnie. Ty, ale fajnie na ten rocznik się sypiasz, sam jestem w szoku. Na ten Nie, ogień. na początku zaś te kubki takie robiły, ale to fajnie wygląda. Ale teraz jak wiesz, jak tak się nasypie tak z głową, to wiesz, że nie jest ta kubka ten, tylko tak ładnie, kurde, taki kurde ciągłość jakby jest nasypana. Dobra, możesz mi do czwachra dać. Ja bym podjechał do zatora, żebym za daleko nie szedł. Nie ma problemu, panie kierowniku. Czekaj, no, ja tu dorzuciłem. Ej, tutaj ja nie dorzuciłem tam, gdzie szedłem. Ej, czekaj, ja To? sobie. Co jest? O, dobra. No Płynny kurwa, mówiłem ty go. chamie, zgrzybiały. A taka ładna miniaturka by była. Czekaj chwilę, stój, 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 stój. Ja lubię zdjęcia robić w tym farmingu, jakoś mi się podoba tak bardziej. Jak mam czas, to robię zdjęcia, jak nie mam czasu, to nie robię. Tu się drzwi nie otwierają nawet. Ja pierdyka. Goj, jest nawet nie miesiąc po premierze farminga, czego ty chcesz od tych modów? Się cieszę, że chociaż się koła kręcą i wałek działa. Koła autobusu kręcą się, kręcą się. Ty, dwójka i ogień, nie? Szosowa. Ja tu trzeba rozłożyć jeszcze. A jak? Hydraulika nie podpięta, trzeba podmuchać. Jak Tak wróci to. ogólnie nie. To No. dzisiaj wychodzę z bany rano. Nią. Te widzę, autobus czeka na przejeździe, nie? Też włączyłem dwójkę i biegnę praktycznie. A sejf buta zamknął drzwi i odjechał. I co? Ale zdążyłem na ten, na Reja, nie? Dojść i O Boże. myślałem, że go zatłukę w tym autobusie, nie? Zamknął drzwi. Jebał drzwiami autobusu. Czy coś takiego. O Boże. Wrotami osadowy, nie? Słyszałem ten trzask, nie? Puf! Już czerki do wymiany w drzwiach. No dobrze, że pamiętasz, jaki jest rozkład jazdy, gdzie jedzie jeszcze. No. Jak jeżdżę tym autobusem już trochę, no to chyba wiem, jak jedzie, nie? No, to mówię, że dobrze znał, bo jakbyś pierwszy raz jechał, to kurde, Janusz, fuj. No, ale Nie, no ty to no. mam późniejszy jeszcze autobus, nie? Ale to muszę 10 minut czekać. Niby się. Wiesz, to dzisiaj trochę mrozek był, to mówię, pierdziele. Tak się rozgrzałem, nie? Tak mi pikawa chodziła, jak do tego przystanku już doszedłem, że po prostu był szok. No, mogłeś powiedzieć, ku, szybciej pan nie mógł jechać. Ale tak ogólnie to się... Ten autobus trochę spóźnił, bo on powinien być 25, a ja byłem 28 dopiero przy tym, nie? Przy kaufie. Trzeba je bazę. No, ogólnie jak ktoś tam jedzie 25 po 7 koło Kauflanda autobusem, to znaczy, że jedzie z Mikim. W Pleszewie oczywiście, w Kauflandzie. No. Ty, ale O, nie, tam w jakimś innym. w miarę równo się przecięte w sumie jest, nie? Aha. W miarę równo przecięte jest to pole. O, tak też mi się coś wydaje, ale... Żem rościł tym. Profesjonalnie może być, że nie. Bym zagnął tym rozrzutnikiem, to nie ma blata na wariata. Ale tego salworda, jakby ktoś przerobił na piątkę i te kroje talerzowe by wrzucił, to kozak pół. Bo te O, kroje i ta. to jedno kółko wypierdzielił. No, to boczne na ramię, co jest, nie? No, dobra, Nie, po co to kółko kto tam jest? się zna na modach, to tam fanpage w opisie można wejść i pisać. A mi ktoś miał mapę podrzucić jakieś 2 tygodnie temu, no ale chyba ktoś zapomniał, delikatnie mówiąc. No, albo w chuja leciał. Paradoksalnie. No, albo w chuja leciał. No, tak było. A nie, no fajnie się orze. Dawno nie orałem w sumie zagonów, mam teraz te obrotowe cały czas. Na tej mojej serii, co sobie tam gram. Tak samo, na się Lemken to tak jest, wiesz, też trochę zagunowy. O Boże! Czy wiesz, ja tam nie orzę, tam pracownicy orzą, ale jak przy poszerzaniu pól, to tak się Ja typ. sobie lubię porać, jakoś tak nie wiem. Ja też tu lubię. Teraz mi się podoba tu orka i no na A niego. tam, a teraz ten, sprzedałem dwa padoki na konie, bo miałem dwa padoki, nie? O Boże! Kupiłem sobie duży kurnik. O Boże! I roboty jest. Ja też miałem duży kurnik, ale potem sprzedałem. Nie roboty jest, kur. Sprzedałem i ten, i sobie hajsu dodałem, bo i tak żadnych jajek nie sprzedałem. W krzakach gdzieś tam leży jedno pudełko z jajkami. Dobra, podniesiemy go. No, raz tu do przycza się dojedzie, raz nie, ale i tak na, chociaż na 2 razy to przyczego by się zdało zrobić, bo ujeżdżone, chujesz, to i w ogóle. Dobra, ludzie, mamy coś około 20 minut, więc Miki tam ładuje, bez tura normalnie. O, teraz się pojawi tur. No, chyba się pojawi. Dobra, łapeczka w górę, obowiązkowo, subik. W komentarzu możecie napisać Miki za sterami Fenda.
Kto dozwał, oczywiście, A, albo fanpage. hashtag mama Michała. O, hashtag mała Michała, ale to... Albo nie, Miki za starami fenda, nie, hashtag mała Michała. Jak ktoś dotrwał do tamtego momentu i do tego momentu, no to nawet dwa razy może napisać w komentarzu. I fanpage w opisie, like, subskrypcja, Tak, komentarz. no. No i trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć.